Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się z mojego pokoju. Może on teraz inaczej wygląda niż na poprzednich odcinkach, gdzie mogliście to zobaczyć. Wyniosłem te rzeczy po to, żeby mieć swobodną przestrzeń do nagrywania e-booka. E-booka, czyli programu treningowego specjalnie dla was. Ja prowadzę trening, w taki sposób mniej więcej prowadzę rozgrzewkę, a ty po drugiej stronie trenujesz ze mną i razem się motywujemy, razem się wspieramy, razem kształtujemy sylwetkę, razem spalamy kalorie i budujemy sylwetkę nie tylko na lato, ale na lata, żeby się cieszyć zdrowiem i wyśmienitym wyglądem przez całe życie i przede wszystkim, żeby czuć się bardzo dobrze. A jestem bez koszulki dlatego, ponieważ właśnie przed chwilą skończyłem nagrywać drugi trening. Naprawdę dał mi w kość, musiałem chwilę odpocząć, chwilę odetchnąć, napić się wody, uregulować oddech, żeby zacząć tego vloga. I chciałem od razu też się z wami tym podzielić, ponieważ tak się naładowałem pozytywną energią, tak dobrze się czuję po treningu, że postanowiłem właśnie nagrywać vloga i to jest właśnie paradoks ćwiczeń, ponieważ bardzo dużo pocimy się, tracimy energii na treningu, ale mimo to za chwilę się ładujemy i jesteśmy silniejsi. Także mam nadzieję, że wy również będziecie wszyscy ze mną trenowali. I bo wiem, ile to radości mi daje, ile ja z tego czerpię energii i wiem, że ty też będziesz tak samo dobrze się czuł jak ja po treningu. Także mam nadzieję, że wszyscy będziemy razem trenowali. Thank you, have a nice day. New York by me. Właśnie tę książkę przed chwilą odebrałem, zamówiłem ją ostatnio. Nie muszę chyba wszystkich informować, że jaram się strasznie tym miastem, Nowym Jorkiem, ponieważ widać to na wcześniejszych moich filmach, tam gdzie pokazywałem swój apartament w Warszawie i w Nowym Jorku oraz w tym filmie, gdzie zwiedzałem centrum miasta, inspirując się Manhattanem. Oczywiście zwiedzenie Nowego Jorku, może nawet zamieszkanie tam kiedyś przez jakiś czas, jest ogromnym, ogromnym marzeniem i mam nadzieję, że pewnego dnia pojedziemy tam całą ekipą i amerykańską whisky będziemy pili w Ameryce. A na tę książkę trafiłem całkiem przypadkiem, ponieważ pewnego razu zawieruszyłem się gdzieś w czeluściach internetu. Trafiłem na Instagram, na konto instagramowe Rafała Zawieruchy, aktora bardzo znanego, bardzo popularnego. I on, widziałem, że właśnie z autorem, z Wojciechem Kukułą, promował jego najnowszą książkę. Odezwałem się do autora, ponieważ nie ma tych książek już w Empiku, w żadnych sklepach, gdzie można dostać taką książkę. I dostałem tutaj dedykację. Dedykację od autora, od Wojtka Kukuły oraz z podpisem Rafała Zawieruchy. Zapowiada się ciekawie. A, jeszcze na końcu jest audiobook, także zabieram się do czytania. A byłem na zakupkach, żeby kupić przepyszne rzeczy na posiłek potreningowy. Będę robił bowla z ananasa. Ja mogę dodawać ananasa do każdej potrawy, nawet mięsnej. Nie musi być to zawsze na słodko zrobione, ale nawet właśnie do takich wytrawnych rzeczy ja dodaję ananasa. Ogórki kwaszone, cytrynka, tuńczyk, łosoś, burak, wydrę, ryjówka, zając. I te wszystkie rzeczy połączę dzisiaj właśnie w bowla. Ryżyk już mam ugotowany, więc przygotuję za chwilę posiłek pełnowartościowy, potreningowy, żeby mieć moc, energię. Przede wszystkim na nagrywanie kolejnych treningów dla was. A, i jeszcze oczywiście troszkę czekolady. Duzbeizer, potrzebowałem cukrów prostych od razu po treningu, a nie miałem owoców, ale to jest pierwsza słodycz, jaką zjadłem od tygodnia. Dzisiaj mija dokładnie tydzień czasu, odkąd nie jem pieczywa i nie jem słodyczy. W tydzień temu, w czwartek, postawiliśmy sobie z koleżanką taki cel, że nie będziemy jeść pieczywa i cel został zrealizowany, dlatego w formie nagrody dzisiaj zjadłem po treningu czekoladę pełną mleczną z orzechami i właściwie nawet nie wiem, jak to się zaczęło, że ja zacząłem jeść pieczywo, bo kiedyś był taki okres, że w ogóle tego nie jadłem, czułem się dobrze, ale niewinnie tak od croissantów przepyszny sobie kupowałem na śniadanko, czy idąc na trening kupowałem właśnie pysznego croissanta francuskiego i tak to się zaczęło stopniowo, małymi kroczkami, że wpadłem w nauk i zacząłem tych pszennych rzeczy jeść coraz więcej i coraz więcej, ale w końcu postanowiłem powiedzieć stop, zrezygnować, skończyć z tym nałogiem i dzisiaj
tydzień czasu właśnie jestem od tego wolny, uwolniłem się i czuję się naprawdę rewelacyjnie i Wam również polecam, zrezygnujcie z pieczywa nawet na jakiś czas i poczujecie różnicę, mam nadzieję, że poczujecie różnicę, bo ja się czuję naprawdę dużo lepiej. Lepiej mi się śpi, lepiej mi się myśli, umysł jest taki otwarty i czuję się lekko na żołądku. Nie czuję się ociężały po posiłku. Wszystkie posiłki jem przygotowane przez samego siebie, są lekkostrawne, dodają mi energii i czuję się naprawdę świetnie. I kochani, posiłek potreningowy jest już gotowy, ale przygotowałem nie tylko dla siebie, ale również dla Luki, ponieważ jak dobrze wiecie, wygrał u mnie bańkę, on z Michaelem wygrali u mnie po milionie w ostatnim konkursie Bilionerzy, dlatego pomyślałem, że może nie będę czekał aż na pomysły chłopaków, jaką karę, jakie zadanie mi przygotują do wykonania, a sam wpadłem właśnie na pomysł i przygotowując sobie posiłek, pomyślałem, że przygotuję również Luce, Michaela teraz nie ma, niech więc żałuje. I skomponowałem się dwa takie pełnowartościowe, zdrowe posiłki. Zaraz do niego zadzwonię, zapytam, czy jest głodny, może jest po treningu, także idealna pora właśnie na taki posiłek. Mamy dwa bowliki pełnowartościowe. Praktycznie się nie różnią, tutaj u Luki są grzybki, u mnie są oliwki, bo jak wiecie, Luka nie lubi oliwek. Mamy tutaj tak, surowego łososia, sałatę, pietruszka na samej górze, pomidorki. Tutaj obracamy talerz, że mamy ananasa świeżego pokrojonego w kosteczkę, grzybki, które powiedziałem przed chwilą, ogórek kiszony i świeżą rzodkiewkę. A na dole jest ryż. Do tego możemy oczywiście to przyprawić ulubionymi przyprawami, jakimś sosikiem sojowym albo innym sosikiem zdrowym i mamy doskonały posiłek potreningowy. U mnie to samo, tylko oliweczki. Uwaga, uwaga, kochani, właśnie wstaję w obliczu wyzwania. Rozmawiałem teraz z Luką, chciałem go zaprosić na ten posiłek, niestety nie ma go teraz w domu, ale wpadnie później, wpadnie wieczorem, będzie miał ten posiłek na kolację, ale dał mi kolejne zadanie. I widzicie, jak ten worek z życzeniami się rozwiązał? Ja przed chwilą wykonałem własnoręcznie ten posiłek, a Luka już mi daje kolejne zadanie, muszę wejść na górę i zamknąć mieszkanie na klucz. Oczywiście nie ma tak, że mieszkanie zostawiają zawsze otwarte, także nawet niech nikt nie próbuje się włamać, ale jest pani, która sprząta, pani Lesia, ona właśnie za chwilę wychodzi, więc idę wziąć klucza i zamknąć mieszkanie. Pod czoła kamień z serca, ale trzecie zadanie wykonane. Mieszkanie jest wysprzątane, zamknąłem mieszkanie i mam nadzieję, że mieszkanie jest bezpieczne. Odpowiedzialność biorę na siebie i mam nadzieję, że nikt tam się nie włamie i wszystko będzie na swoim miejscu, jak przyjdziecie. Trzy zadania, Luka, wykorzystałeś. Czekam na kolejne. Ja skreślam te trzy i stoję nadal w obliczu wyzwania. Czy ja na pewno zamknąłem to mieszkanie? Wezwaliśmy pomoc, ponieważ już przy tym spodzie ciężko było nam we dwójkę, ledwo zrobiliśmy górę. No ta kamienka jest zrobiona, wiesz, nie tak, że ją ugniata. Tak, tylko że tak na haczyki się odpina. Wiesz, to jest Luka, to jest pierwsze spełnione przeze mnie twoje życzenie, dobra? Dobra, a co, to z Michaelem się dzielisz? No, a o co chodzi z życzeniami? Z Michaelem na kawę? Olejka w dymat. Luka z Michaelem ostatnio wygrał milion sekund moich usług. No. I to jest pierwsza usługa, z której mogę skorzystać. Dobra, ja pomagam Luce, jak nie chcę teraz spakować fajnie. Dobrze. Od razu Michaelowi też zabierz, wiesz. Pomagasz mu. Możesz mi zabrać. To wtedy oni będą mieli pulę całą. Nie wygrałaś miliona, jak zagrasz, to dzisiaj mi zrobił bataty z ziemniakami. Tak. Ja mam kilka pomysłów. Pieczone ziemniaczki, tak? Na Dominika, nie? Będę sprawdzał, czy woda ciepła. Będę robić buty, już płakę. Chcesz na Dominika zagrać o milion złotych? Milion. Mogę zagrać kiedyś. Nie mam problemu. No, troszkę. Patrz, Maciek pomaga. Michael, kurczę, uważaj na noc. Właśnie tak wyglądało pierwsze zadanie, które wykonałem dla Luki. Ja pomagałem, jak sami widzieliście, składać choinkę, a teraz widzę, że nagrał mi się na WhatsAppa z kolejnym zadaniem, także posłuchajmy. Dobra, mogę
ciebie zadanie. Już ostatnio mnie naciągnąłeś na jedno, na Angeliki vlogu, bo ukradłeś mi jedno zadanie, ale dobra, dobra, niech ci będzie. Jedno jest za tobą, kolejne, siedzę w domu, Angelika śpi. Kolejne, ale przecież jeszcze przed chwilą chodziłem zamknąć mieszkanie, także ja to traktuję jako zadanie. Także Luka, ja ci to przypomnę, to nie jest drugie zadanie, tylko kolejne, trzecie, czwarte już, ponieważ jedno będzie niespodzianką. Śpi, ja się uczę, więc nie mogę pojechać na myjnię, więc proszę ciebie, żebyś usłużył mi swoją usługę jedną, którą wygrałem od ciebie w milionerach i chcę, żebyś pojechał na myjnię, no i umył mi samochód. Oczywiście ty płacisz, no a jak? A jak? Także napisz, czy możesz i jak coś, to zapraszam po klucze, zapraszam po odbiór auta i ahoj, przygodo. Ahoj, przygodo, super, bardzo się cieszę, bardzo się jaram, także szybko się ubieram. Biorę dokumenty i idę po kluczyki i lecimy. No, takie zadania to ja lubię. A! Jaram się. Kluczyki mam już w dłoni, więc jedziemy teraz do garażu, bierzemy Mercedesa i lecimy na myjnię. Trzymajcie kciuki, że nie rozwalę auta. I wykonam zadanie jak należy. Dzień dobry, kochani. Zapinamy pasy i startujemy za chwilę. Powiem wam, że takie zadania lubię. Nie mogę się doczekać. Kluczyki są, pasy zapięte są. Prawo jazdy jest, także jesteśmy gotowi. No i jedziemy na myjnię. Idziemy wyczyścić to cacko. Powiem wam, że właśnie takie zadania lubię. Mogę takie właśnie realizować. Trochę się rozerwie. Umyć furę to czysta przyjemność. Także lecimy. Hej Mercedes. Co chcesz teraz robić? Wskaż myjnię samochodową. Co chcesz robić dalej? Dalej chcę umyć samochód. Słucham? Chcę umyć samochód. Możesz rozpocząć prowadzenie do wyświetlanego celu specjalnego, nawiązać połączenie z celem specjalnym lub zapisać go. Co chcesz teraz robić? Proszę do celu. Wyznaczam trasę. Dziękuję bardzo. Chcę, żebyś ściszyła muzykę. Słucham? Ścisz muzykę. Jak mogę pomóc? Volume down. Volume down. Turn it up, man! Woo! Będziesz leżał. Będziesz bity. Będziesz bity, będziesz leżał, będziesz płakał. Dobra, Mercedes się mnie nie słucha w ogóle, dwa razy wskazał mi źle drogę. No i kochani, tak, jesteśmy już na myjni i szczerze mówiąc, ja spodziewałem się, że dojadę na myjnię, gdzie będę ręką normalnie mył samochód, tak? Jak zawsze myłem tak naprawdę samochód. A przyjechałem na myjnię bezdotykową. Tak jest. Także wystarczy tylko kupić bilecik. Już bilecik mam tutaj w ręku. Zeskanować i wjeżdżamy do środka. Także bez brudzenia sobie rąk umyjemy samochód. Także czysta przyjemność. No właśnie wyskoczyło mi wspomnienie, że byliśmy rok temu w Madrycie, patrz. Wow. No, na stadionie narodowym chciałem powiedzieć. Na Santiago Bernabeu byliśmy na meczu z Sevillą, pamiętasz? Tak, pamiętasz, tak. Bo to twój pierwszy mecz Real Madryt. Pierwszy meczek, no. Ale super. O Jezu, aj. I wszystko zamknięte, i stadiony zamknięte, i kluby zamknięte, a byliśmy i na... I klub Real Madryt zwiedziliśmy. I byliśmy w Black House'ie. I w Black House'ie byliśmy. Potańczyliśmy sobie, pośpiewaliśmy sobie, pozwiedzaliśmy Madryt. Tak. Ale już za kilka dni lecimy na Dominikanę. Nie mogę się doczekać. Michael, spakowany już? Spakowany, kąpielówki kupione. Kąpielówki kupione, dobrze. Także lecimy.
Kochani, kochani, furka umyta, zobaczcie jak tam za nami błyszczy. Czarny metalik, czarny merc, no przepiękny jest. I udało się jeszcze złapać Michaela ładnie, i spełnić... Ładnie umyłeś. Ładny, tak, ładnie umyłem własnymi rękoma. Udało się jeszcze złapać właśnie Michaela i spełnić jego jedno życzenie, bo podwiozłem go w jedno miejsce. Dziękuję za podwózkę. Tak, także takie, na takie życzenia to ja mogę po prostu... Ile mam jeszcze? 9. Życzenie, jeszcze masz 9, tak? Bo były bataty z ziemniakami. Okej, okay, okej, okay. Zapomniałam o tym. Tak, bataty z ziemniakami, podwózka, no to jeszcze coś wymyślimy. Podwózka spokojnie. I coś wymyślimy, mogę ci furę umyć, jaką masz? Taką jak ja. Rower. Mamy nawet roweru nie mam. Dobra, wypoleruję ci rower. Kochani, bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Jeśli ci się podobał, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Dołączam. Oczywiście się, komentarz też jest mile widziany. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Buziaki. Konnichiwa. Pa. Dobra. Skąd masz bluzę, bo fajna? Majestic. Mam nadzieję, że... Przyjdzie niedługo. Będzie na mnie też dobrze leżała i mam nadzieję, że Luka będzie zadowolony. Że... Powiedz coś jeszcze do widzów. Ale że z bluzy czy z samochodu? Z samochodu. No, dobra, na razie. Bardzo ładnie umyłeś, no to ci powiem. Elo.